Drewniana cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Bazylego Wielkiego jest jednym z ciekawszych zabytków Bełżca. Cerkiew została zbudowana w roku 1756. Drugie życie otrzymała w 1838, kiedy przeprowadzono jej generalny remont. W niektórych z starszych opracowaniach podawano, że cerkiew w Bełżcu zbudowano z przeniesionej świątyni z Lipska. Ostatecznie ta informacja została wiarygodnie obalona. Cerkiew zbudowana została z bali sosnowych, ma konstrukcję wieńcową, zrębową, z wystającymi ostatkami. Ma trójdzielny plan, składa się z prezbiterium, nawy i babińca. Cerkiew wieńczy dwuspadowy dach. Kwadratowa nawa główna jest szersza od prezbiterium z jednej i od babińca z drugiej strony. Babiniec jest czworoboczny. Nawę przykrywa ośmioboczna zrębowa kopuła, zwieńczona latarnią. Podczas I wojny światowej cerkiew uległa poważnym uszkodzeniom. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w roku 1947 cerkiew zamieniono na magazyn służący miejscowej szkole. Wyposażenie cerkwi uległo zniszczeniu. Zachował się jedynie XVIII-wieczny krucyfiks w babińcu. Aktualnie cerkiew pełni funkcję galerii o nazwie Cerkiewka, w której organizowane są wystawy artystyczne. Dzisiaj opiekuje się nią Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu.